Dobry, witam kochani w mojej kuchni, miejscu, w którym ja jestem bardzo często, ale was tutaj dawno nie zapraszałam i tym samym chyba z 200 albo 300 lat nie nagrywałam odcinka z food haulem, z takimi prawdziwymi zakupami spożywczymi. Rozpakujemy siatki, to są zakupy ze sklepu internetowego, takiego sklepu spożywczego. Wydałam na nie 226 zł. Także zaczynamy od papierów, ręczniki papierowe, papier toaletowy. Przyznam wam szczerze, że jeżeli chodzi o papier, to wzięłam po prostu najtańszy, który ma 3 warstwy. On kosztował mniej niż dychę, a ręczniki po prostu też biorę takie, które opłaca się cenowo, ale też nie są takie super cienkie, bo te takie najtańsze pojedyncze to się rwą i nic z tego nie ma. Więc tak, makarony. Ja wyznaję bardzo prostą zasadę, jak gotuję polskie obiady, to używam przede wszystkim polskich produktów, polskiego mięsa, mleka, warzyw, a jak robię włoskie dania, to wspaniale jest mieć włoski makaron, dużo bardziej mi smakuje. To jest bucatini, takie troszkę grubsze spaghetti, firma Primo Gusto, bardzo wam polecam, ja też lubię Barilla, lubię wszystkie tak naprawdę, nie mam też jakiejś tu jednej ulubionej, zobaczcie tutaj. Trafiłam taki fajny, taki uroczy makaron, corals. I tak, teraz mąka kukurydziana, do czego ja jej potrzebuję? Będę przygotowywać tofu po koreańsku. To jest najpyszniejsze azjatyckie, wegetariańskie danie, jakie zrobiłam i zjadłam w swoim życiu, naprawdę. Byłam dzisiaj na obiedzie w azjatyckiej knajpie z moją córką i jedzenie było smaczne, ale nie było tak pyszne jak tofu po koreańsku, więc jak macie ochotę na przepis, to ja wam chętnie go pokażę. Mam go doprawdy na Thermomix, ale to nie jest problem, żebym ja go pokazała po prostu w takim przełożeniu, jak go zrobić normalnie z użyciem zwykłych kuchennych urządzeń, które większość z nas posiada. No i właśnie do tego tofu po koreańsku potrzebuję mąki kukurydzianej, bo ona jest panierką do tego tofu. No i ocet ryżowy pojawił się jakiś taki w bardzo dobrej cenie. No i na przykład tego typu, że taki ocet ryżowy, to ja zawsze kupuję najtańsze, bo to nie jest coś, co czuć. Cola Zero dla Piotra. Ja nie piję za bardzo coli raz na 100 lat przez was, a może dzięki wam. Kiedyś robiłam live'a z lasu, miałam lekkiego kaca i pamiętam, że któraś z was de facto mi zaproponowała, żebym kupiła zimną kolę w puszce i powiem wam, że ona mnie po prostu postawiała na nogi. Ja nie jestem wprawiona w kacach, bo przez ostatnie lata naprawdę rzadko mi się zdarza imprezować. Ryż basmati z firmy Orzeszek. Jak kupuję ryże, to właśnie w takich jakby zbiorczych opakowaniach, nie pakowane w te woreczki ze względu na mikroplastik, no bo po co mam jeść mikroplastik, jak nie muszę wcale. Pomidory malinowe. Oczywiście, że wolę kupować takie rzeczy na ryneczku. Pięknie pachnie. Kiedyś moja mama się ze mnie śmiała, bo jako mała dziewczynka tak powąchałam tego pomidora i powiedziałam, jak to pachnie polską ziemią. A nie do końca kumam, o co mi chodzi, tak po prostu to powiedziałam. A teraz świadomie mogę powiedzieć, że realnie te pomidory malinowe pachną polską ziemią. W każdym razie straciłam trochę wątek. A, no, że wolę ryneczki i wolę ryneczki i warzywniaki, ale nie zawsze mam je po drodze. A w Barborze, bo to z Barbory są zakupy sklepu internetowego, to powiem wam, że owoce, warzywa mają naprawdę ekstra. Na przykład z Biedronki nie za bardzo lubię, tyle razy się nacięłam, że nie. No i teraz dalej. Małe pomidorki, które wykorzystam w przepisie, w którym pieczemy serfeta z pomidorami. Możemy zjeść to samo albo dodać do makaronu. Bardzo fajny, szybki przepis. I ogórki. Nie wiem, jak to się stało, bo chciałam jednego takiego ogórka, a mam 3. Ile tu jest? 0,7 kg. 4,24. Oczywiście plastik do plastików. Przepraszam na chwilę. Chipsy to jest zakazany owoc, serowo-keczupowe, takie spirale i tak wzięłam mniejsze opakowanie. Bardzo rzadko teraz jem takie rzeczy, pilnuję michy,
ale raz na jakiś czas talarki też wlecą, lubicie? Ja dużo bardziej niż paluszki, one są takie chrupiące, że hej. Tutaj to jest jedzenie SOS, czyli zafoliowany chleb tostowy, ale jak już muszę takie rzeczy kupować, to pełnoziarniste, bo Oliwia dość często sobie robi tosty, a ja często sama piekę bułki, chleby, ale na przykład tostowego chleba jeszcze nigdy nie robiłam, albo właśnie kupuję w piekarni, ale teraz mamy taki spięty tydzień, więc wszystkie te rzeczy kupiłam w jednym sklepie. I kolejny, zobaczcie, jaki fajny makaron. On, to też jest włoska marka La Molisana, która bardzo mi się kojarzy z czasem, kiedy nas w domach zamknęli. Nawet nie chcę tej nazwy tego wymawiać, bo po prostu nie chcę tego w ogóle wspominać. Ale mimo wszystko ten makaron z tamtymi czasami mi się kojarzy, jak robiłam zatowarowanie do domu i kupowałam właśnie rzeczy, żeby mieć zapas, to odkryłam tę markę i kupiłam bardzo dużo makaronów i one były przepyszne. Więc to jest takie, mimo że kojarzy się z trudnym czasem w naszym życiu, to to był takie światełko w tunelu, to był taki pozytywny akcent te makarony, także fajnie, że w tym sklepie one się pojawiły. Teraz będzie bardzo mocne polecanko. Jeżeli zwracacie uwagę na cukier w waszej diecie, to niekoniecznie, bo to mleko jest trochę dosłodzone. Ono jest o smaku słonego karmelu, firma nazywa się Oddly Good. Przepyszne, po prostu przepyszne. Ja raz tak na dwa tygodnie takie mleko po prostu otwieram i wypijam z kawą. Uwielbiam, uwielbiam. To jest tak wspaniały posmak kawy. W ogóle sama jakość tego mleka owsianego jest bardzo dobra, więc ja piję to mleko na zmianę z sojowym. Ostatnio jakoś inne mleka mi przestały smakować, te roślinne. No i tu mamy sojowe Alpro i zwykłe mleka laktozowe, prosto od krowy dla mojej rodziny. Proszki do pietrzenia, cukry waniliowe. Żegnaj, siatko. To jest coś, co mi się skończyło, bo wiecie, że ja często pichcę i piekę. I nawet jutro będę robiła takie przepyszne ciasto jogurtowe z borówkami amerykańskimi, bo jutro przyjeżdża do mnie kumpela na kawę i to będzie po prostu idealne. No i też właśnie do tego mam ten jogurt naturalny, właśnie do tego ciasta między innymi. I też jeżeli chodzi na przykład o takie produkty typu jogurt, typu skyr, to u nas to schodzi na po prostu w takich ilościach. W ogóle odkąd ja poradziłam sobie z mega hardkorowym refluksem, wyleczyłam się sama z refluksu, tak naprawdę korzystając z rad osteopaty, a nie gastrologa, który zapędził mnie w kozi róg, to od tamtego, bo ja był czas, że ja bardzo długo w ogóle prawie nie jadłam nabiału, w jakichś tam śladowych, małych ilościach, a teraz raz na jakiś czas właśnie sobie jem, no to jak na przykład kupuję skyr, to w Auchan kupuję w takich dużych wiaderkach, to jest bardzo opłacalne cenowo. Danie powiązane z tematem tego odcinka. Czy macie chęć na taki odcinek, taki story time, może z takimi poradami, z moją historią, która może komuś się przydać, właśnie związaną z refluksem. Jak wyleczyłam refluks u siebie, co robiłam, co mi pomogło, co mi zaszkodziło. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Przez ostatnie, nie wiem od jakiego czasu ja się tak dobrze czuję, może rok? Na pewno nie, krócej niż rok, ale też dłużej niż pół roku. Więc jeżeli chcecie, bardzo chętnie zbiorę te wszystkie rzeczy i nagram taki film o refluksie, dlaczego w ogóle się go nabawiłam, czemu się objawiał, właśnie jak się go pozbyłam, co najważniejsze. Tutaj mamy dwa razy tofu naturalne, właśnie do przepisu tofu po koreańsku. Ser feta, który właśnie możemy fajnie sobie zapiec z pomidorkami, do tego sporo oliwy z oliwek, kilka ząbków czosnku i picobello. Mamy coś naprawdę przepysznego jako kolacja albo właśnie taka baza do makaronu, także polecam. I widzicie, z tych produktów już możemy zrobić dwa takie fajne, odżywcze obiady. Mamy jajka, wolny wybieg, zawsze kupuję wolny wybieg albo eko. Mamy szczypior, to jest w ogóle coś, co... No ja muszę mieć zielone, nie? Ja muszę mieć zielony, ja muszę mieć szczypior, koperek, na kanapeczki, na jajeczniczkę. Jezu, aż ślinka normalnie przełkałam, jak widzę ten... Widzicie, ja jak widzę szczypior, to robię się głodna, bardziej niż jak pokazywałam tutaj inne frykasy, na przykład chipsy.
I te paluszki. Czy wy znacie te grube paluszki? To są ulubione paluchy Piotra. Strasznie połamane nam się trafiły. One są przesmaczne, są przesmaczne, naprawdę. Ja sobie kilka zawsze od niego hapsnę, bo bardzo je lubię. Mamy tutaj czereśnie. Teraz je umyję, zobaczymy, czy są dobre. A obok mnie pół opakowania malin, które kupiłam akurat w warzywniaku. I właśnie szybciutko tutaj znikają. Imbir, i to też jest do tego przepisu azjatyckiego. W ogóle bardzo dużo imbiru schodzi u nas, jak ja mam zajawkę na kuchnię azjatycką, bo prawie we wszystkich przepisach on tam jest. Fasolka żółta, która miała ekstra cenę, i to ja też tak robię zawsze, jak są jakieś super promocje na warzywa, to ja pod te promocje wymyślam obiady na najbliższe dni. Ale też fasolka żółta to jest taki produkt, który możemy sobie też jakby niezależnie zjeść ugotowany z jakąś tam, nie wiem, z masełkiem, czy ze smażką, czy z oliwą z oliwek na kolację po prostu. I ostatnia rzecz to są winogrona bezpestkowe. Teraz są przepyszne winogrona, mam nadzieję, że to też będą bardzo dobre. Także tak wyglądają, moi drodzy, całe zakupy za ponad 200 zł. Myślę, że jest całkiem nieźle. Wyczaruję z tego przynajmniej dwa obiady, jest jakaś kolacja, trochę się tutaj dzieje, jest trochę witamin, także tak, dajcie znać, jak wyglądają u was zakupy spożywcze, czy chcecie co jakiś czas taki odcinek może z aktualizacją, właśnie z jakimiś pomysłami od razu na szybkie obiady, bo ja w tygodniu jak gotuję, to bardzo szybko mam mało czasu na takie fajne jakieś kreatywne gotowanie, a w weekendy lubię zrobić sobie taką przestrzeń czasową, żeby właśnie popichcić, poszaleć, coś nowego odkryć. Strasznie to lubię, naprawdę strasznie to lubię, więc czekam na wasze komentarze. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, bo lecimy w tym roku po 100 tysięcy. Już tak nie jest dużo, trochę stanęły te przyrosty, więc liczę bardzo na was. Polecajcie mój kanał dalej, subskrybujcie. No i piszcie, czy odcinek wam się podobał, czy chcecie więcej gotowania, chętnie dla was nagram i będę wszystko osobiście testować, co ugotuję. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!